Serwus! Mam na imię Marek i w tym odcinku zrobimy kawę z żołędzi. Długo działam w branży, ale z żołędzi jeszcze nic wcześniej nie robiłem. Przypadkiem w tym sezonie dopiero na nie trafiłem tak naprawdę, kiedy będąc w lesie prawie mi jeden spadł na głowę, bo zawiało i z drzewa dębowego zaczęły żołędzie spadać. I tak sobie pomyślałem, bo zobaczyłem tyle tych żołędzi, że można by coś fajnego z nich zrobić. Szybko przeszukałem internet i zobaczyłem, że jest kilka pomysłów, jak kawa z żołędzi czy żołędziówka. W tym odcinku skupimy się na kawie. Jak widzicie, mam tutaj właśnie zebrane te żołędzie. Część z nich tutaj mam już obrane, a tutaj mam już żołędzie, które się moczą od kilku dni, od wczoraj właściwie. Te były wcześniej moczone, się ługują. I z tych żołędzi będziemy robić kawę zaraz. I żołędzie musimy odpowiednio przygotować, musimy je wydobyć, zawartość z łupinek, także jakiś dziadek do orzechów, albo młotek, albo cokolwiek. I działamy, żeby uzyskać taki czysty orzech, już samą zawartość. I teraz takie żołędzie musimy moczyć. Na przykład jedna z opcji, żeby się pozbyć tanin, tak zwane ługowanie czy odgoryczanie, żeby się pozbyć tanin z żołędzi, które dają goryczkę i źle wpływają na nerki, nie są nam potrzebne te taniny. Dlatego jednym ze sposobów jest właśnie przez kilka dni moczyć, zalewamy wrzątkiem takie owoce żołędzia i moczymy. Woda się robi brudna i właśnie te taniny wydobywają się z owoców żołędzia. Także kilkukrotnie przez kilka dni wylewamy, zalewamy nową wodą codziennie wrzącą. Pozbywamy się tych właśnie tanin. I po kilku dniach mam tutaj już przygotowane żołędzie, które są kilkudniowe. Już namoczone, osuszone na słońcu. I będziemy działać dalej. Po tych kilku dniach można to owoce już rozdrobnić. Także zaraz będziemy owoce rozdrabniać, po czym będziemy je prażyć na patelni, po czym mielić i pić kawę. Od razu Wam pokażę, bo mam tutaj już gotową kawę, przeprażoną, wstępnie już zmieloną. Zobaczcie. Jest mocno przeprażona. Pachnie obłędnie, naprawdę. Sam zapach jest tak wspaniały. Bardzo apetyczna jest kawa z żołędzi, taka mocno podprażona, także naprawdę Was gorąco zachęcam, jeżeli macie żołędzie gdzieś pod domem, to spróbujcie. Tylko zostawcie coś wiewiórkom i dzikom i innym zwierzakom na zimę. I jeszcze raz powtórzę, tak jak mówiłem na początku, żołędzie obieramy ze skorupek, zalewamy wrzątkiem codziennie przez kilka dni, żeby się pozbyć tanin, tak zwane ługowanie. Osuszamy te owoce po kilku dniach i teraz będziemy działać dalej, czyli te przygotowane już owoce po kilku dniach zmielimy i będziemy prażyć. Do mielenia użyję blendera ręcznego z taką fajną końcówką. Bardzo dobrze sprawdza się, także do niego wrzucam te już kilkudniowe żołędzie, których się pozbyłem, tej goryczki niepotrzebnej. No i teraz będziemy rozdrabniać. Zobaczcie, tak wyglądają przed prażeniem, a tak wyglądają po prażeniu. Także teraz te owoce, te żołędzie rozdrobnione, jeszcze nie pachną tak ładnie, jak będą pachnieć za chwilę. Wrzucam na patelnię i prażę przez kilkanaście minut do uzyskania właśnie takiego koloru kawy. I żołędzie mam już ładnie podprażone w kolorze.
kawy i pachną już przepięknie. Także tutaj już stopień doprażenia musicie sobie sami dopasować. Ja też jeszcze pracuję nad tym, ale jest super. Także tą mam gotową, ale zrobimy kawę z tej starej, bo ta jeszcze jest ciepła. Także tą kawę, którą tutaj mam, teraz wystarczy tylko drobniej zmielić, najlepiej. Z takiej pewnie też kawa wyjdzie, ale jednak jak to kawa musi być fusiasta, czyli taki z takiego przemiału drobnego. Mam tutaj niewiadowa młynek stary do kawy i w niej zmielimy. Także sypię do niego uprażone żołędzie wcześniej. Rachu ciachu, zmielimy i zrobimy kawkę. Tak się prezentuje, pięknie pachnie, pięknie wygląda, super kawka. Sypiemy do kubeczka i zalewamy wrzątkiem. Kawa ta naprawdę pachnie obłędnie. Zupełnie inaczej niż zwykła kawa i pachnie i smakuje. Jest, można oczywiście dosłodzić, jak ktoś woli, czy dodać mleczka, to już według uznania, czy kardamonu, ale do żołędzia. Według uznania, naprawdę ciekawostka fajna. Także polecam serdecznie na zimowe wieczory. Pięknie pachnie. Obłędna jest. Naprawdę ciekawa. Także w tym materiale to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i wszystkiego dobrego. Servus!